Proszę Państwa o powstanie. Wieniec Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Kuchcińskiego, składa jej ekscelencja ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, pani Urszula Doroszewska. Wieniec od delegacji z Polski składają pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu pan sędzia Bogusław Niziński, pani pułkownik Weronika Sebastianowicz oraz pan wojewoda zachodniopomorski pan Krzysztof Kozłowski. Wiązankę kwiatów od Ministerstwa Obrony Narodowej składa delegacja, której przewodniczy dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej pan Sławomir Frontczak wraz z delegacją podchorążych. Wiązankę kwiatów składa wojewoda dolnośląski, pan Paweł Kreniak. Wiązankę kwiatów od mieszkańców miasta Kielce składają pan Janusz Kozak, sekretarz miasta oraz pan Witold Borowiec, radny miasta Kielce. Wieniec od Związku Polaków na Litwie składają prezes związku pan poseł Michał Mackiewicz oraz pan poseł Jarosław Narkiewicz.
Wiązankę kwiatów od samorządu rejonu wileńskiego składa delegacja, której przewodniczy pan Albert Narwojsz, zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu. Wieniec samorządu rejonu Solecznickiego składa delegacja, której przewodniczy wicemer rejonu Solecznickiego, pani Jadwiga Sienkiewicz. Wiązankę kwiatów od radnych miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie składa delegacja, której przewodniczy pani Wanda Krawczonok, przewodnicząca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej miasta Wilna. Wieniec od Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie składa prezes zarządu pan Mikołaj Falkowski oraz dyrektor programowy pani Magdalena Okaj. Wiązankę kwiatów od Klubu Weteranów Armii Krajowej Okręg Wileński składa pan Andrzej Saletis. Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia Rodzina Ponarska składa pani dr Maria Wieloch. Wiązankę kwiatów od Domu Kultury Polskiej składa delegacja, której przewodniczy pani Krystyna Ziemińska, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej. Wiązankę kwiatów od Instytutu Piłsudskiego składa delegacja, której przewodniczy prezes Instytutu, pan profesor Wiesław Wysocki.
Wiązankę kwiatów od Związku Strzeleckiego Strzelec Komendy Głównej składają starszy inspektor Krzysztof Grabiec, starszy inspektor Daniel Woś, porucznik Jacek Bilski. Wieniec od Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie składa delegacja, której przewodniczy rektor Uniwersytetu, pan Ryszard Kuźmo. Wiązankę kwiatów od Teatru Polskiego w Wilnie Studio składa dyrektor teatru, pani Lilia Kiejzik. Wiązankę kwiatów od 76. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie składa dyrektor szkoły, pani Izabella Nowak-Piłka. Wiązankę kwiatów od Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie składa delegacja, której przewodniczy dyrektor szkoły, pan Adam Błaszkiewicz. Wiązankę kwiatów od Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej Samostanowienia składa pan Stanisław Pieszko. Wiązankę składa Stowarzyszenie Macierz Szkolna. Z panem prezesem Michałem Kwiatkowskim. Wiązankę kwiatów złożyli rodacy z Wilna. Wiązankę kwiatów składa delegacja z prorektorem Politechniki Warszawskiej, panem Januszem Walo.